Cześć, witam się z wami w kolejnym filmie. Dzisiaj jest dosyć ciekawy dzień, bo mimo iż od moich urodzin minęło prawie 5 miesięcy, to obchodzę je dzisiaj ponownie. Moja mama ma taką tradycję, że odkąd wyjechałam za granicę, to wyprawia mi takie małe przyjęcie z okazji właśnie moich urodzin w pierwszym najbliższym terminie, kiedy wracam do Polski. A że nie było mnie teraz ponad 8 miesięcy, to moje urodziny były w maju, a mamy końcówkę września, także to dziś. I stwierdziłam, że jak będę się malować, także już sobie zacznę, to trochę sobie do was pogadam. I w ogóle pierwsza taka moja myśl dzisiaj, jak wstałam, było bardzo gorąco i stwierdziłam, że kurczę, my tak bardzo chcieliśmy przyjechać do Zamościa, właśnie ogólnie do Polski, wiecie, w lecie, bo wtedy jest najfajniej, jest cieplutko, można gdzieś tam wyjść, jeszcze jest taka ładna pogoda, nie leje non-stop i bardzo fajnie nam się trafiło, bo jest naprawdę bardzo gorąco, bardzo. No, prawie jak na wakacjach, także fajnie, że udało nam się przyjechać w takim momencie, a nie jak będzie już zimno. I drugą taką moją myślą było, jak się kąpałam, to zobaczyłam, że mam siniaki oczywiście po wczorajszym badaniu krwi i oddawaniu. Chciałam wam powiedzieć, że jestem z siebie naprawdę bardzo, bardzo dumna. Ogólnie z nas, ale Przemek się tak nie bał ogólnie igieł jak ja. Dla mnie igły to była tragedia całe życie. Także dla mnie to, że ja oddaję tą krew od ponad 2 lat, to jest po prostu coś wow. No cieszę się z tego, powiem wam, że przezwyciężyłam taki swój lęk. Tak, to jest korektor. Dzisiaj dam go trochę więcej, zawsze daję tylko tak pod oczy, troszkę tutaj. A dzisiaj dam więcej, bo ja nie lubię używać podkładu. Także po prostu na takie lepsze wyjście albo właśnie jakieś okazje sobie daję więcej korektora. Nie zapycham nią, to jest korektor Tarte, bardzo go polecam. Jakiś czas temu kupiłam sobie korektor z Too Faced. Nie polecam. Tragedia. Tragedia na poziomie podkładu Start. Naprawdę, cieszę się, że kupiłam tylko korektor, że podkładu akurat nie było, bo po prostu jest okropny, nie da się tego używać. No i chyba go sprzedam, może komuś się sprawdzi. No moją skórę po prostu jest okropny. Jestem po prostu naprawdę szczęśliwa, że mogę oddawać tę krew regularnie. No wiadomo, no na tyle, na ile jesteśmy w Polsce. Bo jak przyjeżdżamy, to zawsze, jak wiecie, od razu idziemy oddać tę krew. Inne badania. Ja całe życie, jak czytałam o tym oddawaniu krwi, bo chciałam już chyba oddać, jak miałam jakieś 15 lat, to byłam taka, no wiecie, strachliwa. I jak czytałam kiedyś, że ta igła jest 3 razy grubsza. Słuchajcie, to, co się ze mną sobie stało w mojej głowie. Ja powiedziałam sobie, że nigdy w życiu tej krwi nie oddam. Ale ja sobie postawiłam taki cel, że zrobię to kiedyś. No i zrobiłam. Ale ta droga była długa. Ale wtedy ja nie wiedziałam, że ja to będę robić regularnie. Powiem wam, że ja kompletnie, no nie wiem, kompletnie byłam taka, chcę iść to zrobić, chcę sobie pokazać, że dałam radę, ale ja tego raczej nie będę oddawać regularnie. Myślałam, że na jednym razie się skończy. A teraz panie nas znają, przychodzimy, jest super fajnie. Są dla nas bardzo miłe, kojarzą nas, wiedzą, ile razy już tam byliśmy, zresztą mamy książeczki dawców. Wczoraj byłam kuta, 3 razy łącznie. O, widzicie, zagadałam się, nawet bronzeru nie dałam. Zaraz to zmienimy. Człowiek sobie nawet nie zdaje sprawy z tego, ile się może zmienić w jego w ogóle myśleniu. To wystarczy naprawdę zmienić myślenie i powiedzieć sobie, że będzie dobrze, to nie boli i dać sobie szansę. Piszcze mi Puśka, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Pusia, przestań! Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że powiem wam, że takie życie za granicą, tak na dłużej niż wyjazd 2-3 miesięczny, pokazuje, kto tak naprawdę jest przyjacielem, komu na nas zależy. Ja przyjechałam wczoraj? Wczoraj w nocy, no wczoraj był nasz pierwszy dzień taki cały. I patrzcie, że moje przyjaciółki, z którymi się nie widziałam prawie 9 miesięcy, przyszły tego samego dnia, znalazły czas, bez umawiania się, po prostu stwierdziły, że przychodzą. Umówiłyśmy się parę godzin wcześniej oczywiście. Ale znalazły ten czas, a nieraz miałam takie sytuacje, że z kimś miałam kontakt bardzo długo i ten ktoś nie miał czasu albo po prostu nie chciał go mieć, bo tak trochę można wytłumaczyć, jeśli na przykład mówił, że nie ma czasu, ale za chwilę widziałam, że gdzieś tam wychodzi, no to na takie osoby nie warto swój czas poświęcać i powiem wam, że naprawdę to pokazuje, kto chce ten kontakt z nami mieć bezinteresownie, a kto tylko jak są jakieś korzyści, także no, jak chcecie sprawdzić swoich znajomych, to wyjeżdżajcie za granicę. To był pierwszy i chyba ostatni raz, jak nagrywam i się maluję. Od gadania zapomniałam też SPF-a. Trudno, jak raz pójdę bez, to nikt się chyba nikomu nie stanie.
Zdążyliśmy jeszcze na pierożki z jagodami. Co prawda chyba jagód już nie ma, ale Przemka mama właśnie zrobiła dla nas i je zamroziła. I mamy z jagodami i truskawkami, ale jagody to jest to coś. My w Holandii robiliśmy w tym roku kilka razy pierogi z jagodami, ale tam jest tylko borówka amerykańska i to nie jest to samo. I tamtych nie da się jeść też samych, naszym zdaniem. Są takie za bardzo suche i zawsze mieszamy tą borówkę z mascarpone. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Nie mogę uwierzyć dalej w to, co właśnie znalazłam. Po obiedzie stwierdziłam, że wezmę sobie jakąś pomadkę do ust, może inną niż zawsze. No i sięgam sobie do mojej toaletki, a nagle coś mi się świeci. Ja się patrzę dokładniej, a to jest mój naszyjnik. Słuchajcie, ja kupiłam go w 2020 roku. Pamiętam, byłam z przyjaciółką u jublera, który robił mi Przemkowi obrączki na ślub. I stwierdziłam, że chciałabym sobie kupić jakiś złoty łańcuszek i znalazłam, pamiętam, złoty malutki krzyżyk i właśnie małą eskę. No i oczywiście ta eska po chyba 2 miesiącach, nawet nie wiem, czy chociaż tyle się nią nacieszyłam, mi zaginęła. Po prostu zgubiłam ją, przeszukałam wszystko, całe mieszkanie w Holandii, tutaj wszystko, co mogłam, wszystko, gdzie podejrzewałam, że ona może być. No i znalazłam ją dzisiaj przypadkiem, a najlepsze jest to, że chyba 2 tygodnie temu powiedziałam do Przemka, że teraz nie ma na to czasu, to się nie będę w to bawić, bo tam na kilka dni tylko przyjeżdżamy, ale jak przyjedziemy w grudniu, to pójdę do jubilera i zrobię sobie identyczną. Chyba że będziemy ją gotową, to po prostu ją kupię. To jest jakiś cud. Całe szczęście, że ja na nią nie wydałam drugi raz pieniążków, bo bym się strasznie zdenerwowała, jakbym ją znalazła. No wyobraźcie sobie, że kupujecie coś, no wiadomo, to jest złoto, no to nie jest najtańsza rzecz. I kupujecie to jeszcze raz i nagle to znajdujecie. Nie wiem, co ja bym z nią zrobiła. Bo taki inicjał jak ja to ma tylko mój tato, a on by chyba nie nosił. Także fajnie, cieszę się. Oszczędziłam na pewno sporo pieniążków. No i jest założona na szyję, czyli na swoim miejscu, tu gdzie powinna być przez ostatnie 3 lata. I powiem wam, że w tej całej historii z tym naszyjnikiem najlepsze jest to, że jak gdy sobie go zamarzyłam po raz pierwszy, myślę, że to mogło być nawet 5 lat temu, jak nie więcej, chciałam od samego początku dużą eskę. I zawsze mówiłam, że kupię dużą, później poszłam i pan jubiler powiedział, że dużej nie mam, a tylko taką, a że to była ostatnia sztuka i jedyna tak naprawdę, to stwierdziłam, że ją kupię, a kiedyś sobie najwyżej tą większą dokupię, albo właśnie zamienię. I najlepsze jest to, że jak tą zgubiłam, to ja zamówiłam dużą, ale tym razem już ze stali chirurgicznej, pozłacanej na jakiejś stronce na Instagramie. I ta duża eska okazała się totalnie nie dla mnie. Było mi w niej niewygodnie, była za duża, plątała mi się i jednak mała to jest to. A poza pierścionkiem i właśnie eską znalazłam w szafce takie kolczyki. Nie wiem, czy to pasuje, ale widziałam u takiej jednej dziewczyny ostatnio właśnie takie połączenie kilku kółeczek. I podoba mi się to, także chyba będę tak chodzić. Zobaczymy, czy mnie nie uczulą, bo kiedyś mogłam nosić wszystkie kolczyki z Bravo, z jakichś innych gazetek, z Chińczyka, a teraz to po prostu jest tragedia z moimi uszami. Nic mi nie ropie, nic mi się nie dzieją, żadne rany, ale te uszy mnie potem bolą przez kilka dni. Także dzisiaj to sprawdzimy, jak znowu tak będzie, to jednak z nich zrezygnujemy. I my ostatnio narzekaliśmy w Holandii, że o 20 się zaczyna ściemniać. Słuchajcie, tutaj jest chwilę po 18. I co? No już się totalnie ściemnia. I teraz pozostaje kwestia tego, której pomadki użyć. Mam tutaj moją ulubioną z Maybellina, tą prostokątną, 15, ale właśnie zawsze ją mam, także znalazłam te dwie z NYXa. One tutaj wyglądają całkiem inaczej niż na żywo. Ta jest taka bardziej różowo-czerwona, a tutaj wygląda na jakąś pomarańczową. I tak myślę, bo chyba bym użyła tej, ale ta by mi się szczerze bardziej przydała, jak szliśmy do kina na premierę Barbie. Bo to jest taka dosłownie bardzo, bardzo w stylu Barbie. A ta się boję, że będzie za ciemno. No ale zaraz to przetestujemy. Trzeba czasami, wiecie, jakieś nowości wprowadzić. Kobieta się tu maluje, stara się, żeby ładnie wyglądać, a mężczyzna już gotowy. Szczęśliwy. Prosecco, gdzie aperola masz? Tam. Gotowy? No tylko się przebrać, nie? No i patrzcie, wyciągam pomadkę, której jeszcze nigdy nie używałam. Liczę, że
Chociaż trochę te kolory będą inne niż zawsze i co? No praktycznie tak samo wygląda jak wszystkie moje pozostałe pomadki, czyli jaki z tego wniosek, to są chyba po prostu moje kolory. Na ostatnim filmie pokazywałam Wam, że zakupiłam sobie iPada i pomyślałam, że skoro ja mam nowego tableta, to ten mogę oddać mojej siostrze. My go używaliśmy tak może za 3 razy i pamiętam, że no trochę na kwarantannie Przemek na nim posiedział, ale tam głównie grał i on był praktycznie nieużywany. Kupiliśmy go 3 lata temu, tak mi się wydaje, ale wiecie, on ma wszystko tutaj dobre, no mało był używany, ma naklejoną fajną folię, case'a. Także myślę, że się ucieszy, zapakuję go ładnie w papier, zaraz jej go zaniosę. Widzicie, niby moja imprezka urodzinowa, a to siostra dostaje prezent. Mam nadzieję, że się ucieszy. Przydaje się na pewno do szkoły. Tutaj trwa współpraca. Wiecie, piękny papier, złoty, skromny. Także prezent będzie ładny. Pewnie myślicie, że to się nazywa fart. Nie, to było wyliczone. Nie bawimy się już tak z papierem jak kiedyś, bo cały papier szedł praktycznie do wyrzucenia. Co jest najgorsze przy pakowaniu prezentów? Myślisz, że się uda? Kiedyś. No i zapakowane, jest pięknie, jest papier wyliczony, wszystko się zgadza, taśmę nam się udało odkleić. Ładowarkę ma gdzieś swoją w domu, bo my próbowaliśmy go przez noc podładować. Chyba od Przemka taty wzięliśmy na noc, no i tam się podładowało do 70%, dalej będzie musiała sobie swoją podładować. I to wygląda jak taka wielka czekolada, nie? Śmiesznie. Ciekawe, czy będzie wiedziała, co to. Na pewno nie. Pewnie powie, że ciężkie. W Holandii jest tylko czekolada. No jest, jest. W Polsce, więc może nie wiedzieć. Ale ogólnie są takie czekolady, najpierw jest papierek na górze, a później się wyciąga, są takie pazutka, dużo z takich czekolad. I tutaj mamy na wieczór kilka gier. Mamy Uno, wszystkim dobrze znane chyba. Mamy Scrabble. Tutaj mamy Zgadnij kto to. I powiem Wam, że jak byłam mała, to zawsze chciałam w to zagrać. I jakoś nigdy na to nie trafiłam, a do tej pory w to nie grałam, także może dzisiaj jestem pierwszy raz. I nasze ulubione, no prawie ulubione logo, bo nasza ulubiona gra to jest Lombard i zostało w Holandii niestety. A najlepsze jest to, że Kuba, Przemka brat, też zgubił 2 gry, nie wiadomo gdzie one są. Być może są gdzieś u mojej siostry w pokoju, ale nie wiem, czy by tam były 8 miesięcy już i ona by nic nie powiedziała, nie mam pojęcia. Może sama o tym nie wie, ale my bardzo lubimy grać w planszówki, właśnie jak mój tata jeszcze był w Polsce. Przed wyjazdem do Holandii to właśnie zawsze się spotykaliśmy w 6, moi rodzice, moja siostra, Przemka brat i my i graliśmy właśnie w planszówki, zazwyczaj w piątki wieczorem, bo oni wtedy już byli po szkole i mieli wolne, a dzisiaj pogramy w to, bo tamte się gdzieś zapodziały. Mamy 5 minut, pytanie, zdążymy czy nie zdążymy? Jeszcze wzięłam, pokażę Wam takie malowanie po numerkach mojej, w Holandii to jeszcze kupiłam, chociaż to Faction w Polsce pewnie też jest, bo chciała, już dawno mi to mówiła i znalazłam i wzięłam od razu sobie i jej. I dalej tego nie pomalowałam. Wiecie, przyjdzie jesień, smutna pora roku, trzeba sobie znaleźć jakieś zajęcia poza książkami. Nawet kupiłam świeczki, bo słuchajcie, moi rodzice naprawdę całe życie pamiętają o wszystkim, dosłownie o wszystkim, tylko nie o świeczkach. Zawsze, przed każdą imprezą, nieważne czy moje urodziny, mojej siostry, mamy, taty, czyjekolwiek, zawsze było godzinę przed imprezką pytanie, kupiłeś świeczki, a ty nie kupiłaś? Zawsze. I nigdy nie było świeczek, zawsze tato jechał na ostatnią chwilę, jak mama przygotowywała imprezkę. Także tym razem tak mi się wydaje, że nie będzie świeczek, więc ja byłam pierwsza. No mamo, i co kupiłaś tym razem? Pierwszy raz! Opowiadałam właśnie, jak zawsze tato godzinę przed imprezą pytał. Także mamy takie i takie kolorowo, i ty, i ja. I moja mama zrobiła dla mnie moje ulubione ciacho z dzieciństwa. Tu jest budyń, kokos i czekolada. I ja to zawsze tak lubiłam. Pamiętam, że na pewno jadłam to ostatni raz na moje 8 urodziny, bo mam zdjęcia. A później w Polsce chyba 2 razy? Ale w Polsce rzadziej je robiłaś, nie? Zazwyczaj we Włoszech. No tak. Trzeba teraz to zmienić i trzeba nadrobić te wszystkie lata, bo ono naprawdę jest pyszne. I widzicie, jak pięknie się świeczki skomponowały. To był bardzo dobry pomysł. Najlepsza zabawa jest zawsze na koniec. Wydobywanie tych kwiatków. Otwieraj. Domyślasz się najpierw? Książka. No to otwieraj. Hel? Otwieraj. To nie może być książka, Hel, bo to jest do tego. Za cienka. No.
iPad? Nie. Tablet! No. Słuchajcie, jest ta gra, to się jakoś nazywa profesjonalnie? Czułka. Czułka, o, podobno. I widziałam chyba kiedyś gdzieś na jakiejś reklamie, że właśnie są takie łapki, wiecie, do głowy się przykleja dłoń i na to na rzepę jakieś hasło i tam się zgaduje, kim się jest. I my sobie to wymyśliliśmy, nie mamy tej gry i nigdy w to nie graliśmy, ale jest super. Każdy tam komuś pisze, no wyrywki, w sumie jak się da, tak się da. I jak na razie jest fajnie, nie? Wszyscy potwierdzają? No. Graliśmy też w zgadnij kto, to tutaj chyba zrobiliśmy ze 20 rundek, jak nie więcej. I to jest serio mega fajna gra. Tak jak wam wcześniej mówiłam, pierwszy raz będę w to grać. No i grałam i jest świetnie. I patrzyłam na Allegro dodatkowe plansze, bo tak się wkręciliśmy, że jak przyjedziemy w grudniu, żebyśmy mieli więcej do grania. Ale tam są chyba do albo starej wersji, albo do nowej wersji. Nie wiem, którą mamy. Kuba mówi, że chyba nową. No, kiwa głową, że tak. Ale... nie mam potwierdzenia, także muszę poszukać na internecie, jaka to jest i na pewno zamówimy. Serio, to jest super, polecam każdemu. Jak ktoś nie grał, to można się pośmiać, pozgadywać i fajnie spędzić czas. Tak czas leci, że siedzimy tutaj 6 godzin ponad i szybko minął.